Egipt już się nam pokorował i to są tutaj te północne ziemie Egiptu są dość bogate, więc zrobimy z nich state'a. Od razu machniemy. Te ziemie to nie będą state'ami. Na pewno nie będą, nie opłacają się nam. Te ziemie też są biedne. Chociaż tu akceptujemy kulturę, ale nie będę miał z nich większych przychodów, więc odpuszczę sobie. Widzę, że mam za dużo generałów. Jakiegoś trzeba wyrzucić i to będziesz ty, kolego. Co dalej? Co dalej? Dobra, no teraz czekamy i zaraz zbudują się cztery kogi i po prostu atakujemy już. Ta jednostka będzie robiła desant na Rodos. Szybkość minus 5. Ta jednostka będzie broniła tutaj od strony europejskiej. Antyklerykalizm. Mogę zboostować ulemę. Mogę, dobra. A merchantów mogę zboostować? Merchantów nie mogę, więc trzeba stanąć, zrobić tak. Pyk. Pyk. Okej. Okay. Jeszcze mogę zdominować, wzmocnić rząd, używając 100 punktów militarnych. Dostaję 10 legitymizacji, żeby się słabiej bunty ładowały. Okej, okay, kolejna prowincja nawrócona. Już nasze państwo nawet w miarę ładnie wygląda, więc spoko. Aj, nie mamy w ogóle floty handlowej. O mój Boże, nie zauważyłem tego. 49 okrętów, z czego nie mamy... Więcej jeszcze z handlu moglibyśmy zarabiać. Zresztą i tak nawet fajnie zarabiam. Tutaj z tego tak naprawdę handlu trzeba dobudować tutaj okręty, bo Wenecja nam wywozi 2 golda, więc... To jest trochę. Dobra, 4 kogi się dobudowują i ruszamy na wojnę. Co tam na zachodzie, co tam w Europie Zachodniej? Francja się bije z kim? Z Anglią. Czech podbija Polskę, ale to chyba to, co podbił, to się to już się nic nie zmieniło dalej. Czyli spokój, oprócz tego, że Dania bije się ze Szwecją, Pomeranią i Zakonem Limońskim. No. Zobaczymy, kto wygra. Dobra. Kogi są dobudowane. Wrzucamy wszystko do jednego wora. 20 okrętów. Gotowi na wojnę. Pewnie, że gotowi. Żeby to tak długo nie trwało. Wchodzimy. Pyk. Ostatni raz generała werbujemy. Coś nie mam szczęścia do tych generałów. Patrzcie, jacy słabi. Teraz specjalnie wydam punkty, żeby... O! Dopiero któryś z kolei, i to nie też jakiś świetny, tylko taki średni. Ten jest w ogóle niepotrzebny, bardzo słaby. Mamy za dużo i tej generalicji. Tego generała można wyrzucić, bo jest niepotrzebny. I zamienić go... którym generałem? Tym generałem. Ten generał właśnie... Zaraz, zaraz. Nie, ten trzeba wrzucić. Dobra. Ale... Ten też jest słaby. To tak nawet dość słaby, więc zamienimy w ten sposób. Okej, okay. I typa bye bye. Ludzie na okręty. Wojska nie wypłynie. Declare war, będę się bił z niezłą ligą handlową. Poszło. Desantujemy jak najszybciej wojska na Rodos. Te wojska mogą, niech tutaj niech sobie przejdą. I mówię, trzeba wyłączać te małe, pojedyncze oddziały flot weneckich i tej całej ligi handlowej, żeby później mieć łatwiej. I tutaj na pewno się nie obejdzie bez admirała. Jakiś tam jest admirał, ważne, że jest. Zasantowaliśmy się i Rodos padł. Okej, już Rodos jest zasiedżowany. Po miesiącu to się... O, już mam bitwę morską z Wenecją, którą... Mam nadzieję, że wygramy i powinniśmy wygrać znaczącą przewagą liczebną. Wygraliśmy świetnie, oni uciekli na Naxos, czyli tak naprawdę nie uciekli. I z kim się bijemy? Bijemy się... O mój Boże, trochę ich przyszło tutaj. I nie ma żadnych fortów. I to jest ten błąd właśnie. Ten błąd, który popełniłem. Mam do dyspozycji dwa staki po 20 tysięcy i dzięki Bogu, że nie zaatakowali tej armii, która nie ma generała. Więc od razu z rekord...
O jest. No, no ja mam szczęście na tych generałów, no kurde. To jest żałosne. I jeszcze kolejne wojska idą. Jeden stack w sumie powinien mi wystarczyć tutaj na te tereny. Doślę sobie od razu jeden stack na północ. Ten wycofam bardziej na południe. I jeszcze wezmę Defendera Wiary. Oni mają na mnie kurciaty, więc mają wiele większe morale. Nie sądziłem, że raz ich tyle przyjdzie tutaj do mnie. Będą mnie atakowali. Trzeba uciec. Uciekniemy? Nie uciekniemy. Dobra. Mam 500 golda. Biorę Defendera Wiary. Jeszcze mogę kolejną prowincję tutaj nawracać. Morale 4,1. 115 dyscypliny, dobra. Najważniejsze, że flota wenecka idzie na dno. Kolejny stak jest do dyspozycji. Dwoma stakami już zacznę to powoli ruszać i iść w kierunku północnym. Flota jest bardzo, widzę, zużyta, nie zużyta. Miesiąc wystarczy, żeby się naprawiła. A już jest naprawiona, dobra. I teraz płyniemy dalej. Tymi oddziałami spróbuję coś tutaj porobić. Co z oddziałem. Co z Krymem? Nie zauważyłem, może się w jakąś bitwę. Do jakiejś bitwy dołączył i dlatego nie ma już do teraz. To mnie tak się stało, dobra. Kosowo, tu są góry. Tu są lasy. W sumie on idzie na niż. Dobra. Na razie się wstrzymam z atakami. Chyba, że zrobię to w inny sposób, że. Aha. To będzie szybciej. 4 marzec, ja będę 10 marzec. Dobra, spróbuję. O tutaj przejdę. Spróbuję ich wyłączać. Małe staki wyłączać i to będzie mój cel. Wyłączać małe ich staki. I wtedy pozostanie ich mniej nam do ataku. Dobra, oni. Dobra, Wenecja się oddaliła i to tak nawet fajnie się oddaliła. Teraz będę. O, już ma ten blokadę. 21 marzec, jeszcze zaczekam. Zwolnię prędkość. Zaraz zobaczycie, co planuję zrobić. Dobra, i teraz jest to. Okej, jedna armia i druga armia. Tylko, że tutaj mam minus 3, a tutaj minus. Dobra, tutaj jest minus 1. Zaraz dorzucę 20 tysięcy z południa. Żeby szybko mi doszli. Dobra, i powinniśmy tą bitwę wygrać. O, i świetnie. Pieniądze, Merchant Guild. Ile on już ma? Czy on ma właśnie autonomię? Nie, korupcję. Dobra, nie będzie ta autonomia już od bidy. No i co? No i pokonaliśmy ich teraz tutaj. Już nasze posiłki przyszły. I będziemy powoli wchodzić już w Wenecję. Ten oddział zostawię tutaj. Tutaj jest świeży stack, 20-tysięczny. Niech on idzie sobie na północ. Rodos za chwilę nam padnie. Jeszcze spróbuję do jakichś bitew morskich dołączyć. Mówię, będę ich wyłączał takie małe staki. Teraz jeszcze Wenecja. A Wenecja uciekła. Okej. Można zdesantować się w Wenecji, ale to też nie jest taki dobry pomysł, bo będziemy odcięci w razie czego. Wojska mamy w Rodosie i raczej trzeba z tego skorzystać, że te wojska są tam i będzie później można je przetransportować. Dobra. Mam aż 8 misjonarii stręż. Nice. Dlatego te prowincje tak szybko wschodzą. Rodo spadł. Można wojska zabrać. Można te wojska pozabierać. Jeszcze zobaczę, z kim dokładnie się bijemy. Salzburg, Memmingen, Augsburg. Mogę wysłać jeden oddział. Austria mnie przepuści, czy mnie Austriak nie przepuści? Austria mnie przepuści. Dobra. Pójdę sobie na ten razu. A dla. Fort mnie blokuje, tak? Aha, Fort Wistrze mnie blokuje, dobra. Flota, gdzie jest nasza flota? Tutaj jest nasza flota. Dobra. Płynę do tego Rodosu. Jakiś generał mi umarł na froncie? Tak, Wistrze. Zamienię jednostki po prostu. Tą jednostkę od razu tutaj rzucę. Okej, zabieram generała. Kretę. Kretę jeszcze może warto zasiedlować, to nie ma fortu. Dobra. Jeszcze na Krecie się zdesantuję. Może wezmę nawet Kretę w tej wojnie, wiecie?
W sumie to jest nawet dobra i fajna prowincja z grecką kulturą, którą akceptujemy, więc. Local development cost. Okej. Atakują mnie. Atakują mnie, dobra. 40 tysięcy, zostawię tutaj 1 tysiąc dla, żeby Siege na mnie przepadł i jeszcze tym oddziałem wrócę do bitwy. Ale wygraliśmy, więc świetnie. I gdyby nie to, że mam już ten achievement, to w tym momencie dostałbym achievement, żeby mieć generała i admirała z traitem. Mój generał w armadzie i w armii jest generał z traitem. Czy będę miał dużą koalicję, jeżeli wezmę Rodos, Kreten, Naxos, trzy prowincje? W sumie nie taka duża koalicja. Ale czy Naxos takie ważne? Może ta prowincja jest bogatsza. 12 developmentu i 6. Tak. Zamienię. Wezmę tą prowincję. Tam mi się bardziej prowincja opłaca. Okej, kolejna bitwa morska, którą wygramy zapewne. Wygraliśmy. Płyniemy na Kretę. Co się dzieje? Co to jest za event? 5-1-5 następca, tak? W sumie już ten ma dobrego trade'a. Nie, niech już będzie ten. Zasiedżowany jest ten Rodos już, także mam to z głowy, chociaż w kolejnym miesiącu wypłyniemy. I popłynę sobie już na Wenecję, na ich stolicę, żeby nabić trochę warscora. Teraz dobrze, że mamy flotę, bo po prostu możemy praktycznie każdą wojnę z Wenecją wygrać, bo mamy już przewagę na morzu. Z taką flotą spokojnie. Chociaż jeżeli tak naprawdę Wenecja by się postarała, to mogłoby dobudować więcej okrętów. Te galery wcale nie są drogie, a w przypadku Wenecji to jest cena życia lub śmierci. Mieć armadę lub jej nie mieć. No ale wiadomo, to jest bot, więc boty nie są zbyt inteligentne. Wow, 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 zaatakowali nas. I jeszcze dorzucą posiłki z Augsburga, trzeba dosłać tutaj. Jeszcze Siena i... Kurwa. Wygraliśmy, okej. W sumie 20 prestiżu stracimy i piety, albo stracimy pieniądze. Mamy prestiż, jeszcze go nabijemy i piety też czym nabijemy. Strasznie mnie to irytuje, że ja nie mogę przejść dalej, bo port mi blokuje w Istrze. O, i Wenecja padła. O, jeszcze Wenecja padła, świetnie. Ja zobaczę, czy od Wenecji... Wenecja sama się zgodzi podpisać ten pokój. Ja zażądam od niej tego. Zgodzi się Kreta. Na Kretę już się nie zgodzi. A na Naxos może się zgodzi? Też nie bardzo. Czy ta prowincja jest taka fajniejsza? Dobra, czyli to by był nasz cel na wojnę z Wenecją samą. 73 warscora, da się zrobić. W sumie to robimy już po trochu. Ten generał 441. 441. Dobra. Podmienimy ich i on... Jak nie mogę tam pójść, no? Nie żartujcie sobie. Niech ten tutaj idzie, ten tamten, a tego podstawimy tutaj bliżej pod Istrię. I mam już trochę pieniędzy, więc... O, kolejną manufakturę mogę robić. Naval Supplies, tak? Tylko, że nie mam... Dlaczego jej nie mogę budować? Naval Supplies, o co chodzi? 11 potrzebna jest, już rozumiem, a ja nie mam, bot chyba bił 11. Tak, dobra. Mój błąd. Mój błąd. I mogę zawołać Czecha do wojny. W sumie nie ma sensu. Czy jest? Nie, zawołam go, żeby poszedł mi do pomocy w Salzburgu. On z chęcią pójdzie. A już nie. Salzburg nie utrzyma się. Trzeba się wycofać. A czy boty chcą Pisa w ogóle? Nie chcą. Salzburg może chce Pisa. Nikt nic nie chce. Augsburg, Condottieri? O mój Boże, ale Czech sobie powinien z nim poradzić. I tego buntu raczej nie pokona. Jeszcze generała spróbuję zrolować. O, to jest, słuchajcie, generał. To jest generał taki, jak powinien być. 5 szoku, 2 do Siege'a. Genialny jak dla mnie. I dzięki temu generałowi wygraliśmy bitwę w Aleksandrii, więc... I takimi generałami wygrywa się w wojnie, tak naprawdę. Dobra, Czech sobie radzi jakoś tam na tym froncie, czy tak średnio sobie radzi? W sumie on 20 koła bezużytecznego, który mógł pomóc nam w tej wojnie.
I tym 20 tysiącom mogę dać tego generała. I w sumie wrzucam go. Teraz tylko mam za dużo już tych generałów 6. Który jest ten najsłabszy? Ten dobry jest w miarę, ten jest dobry, ale o ten jest najchujowszy. On jest w Brescii. Dobra, póki co wytrzymamy z tym, że tracimy te punkty na miesiąc. No i Karpeci żyją całe Czechy. Trzeba pomóc. Do bitwy dołączę się. I zaatakuję Pragę. O mój Boże, ale nie, wygraliśmy. Okej. I z Pragi teraz przejdę na Pilzno. I wygrana bitwa w Pilznie, świetnie. Teraz, żeby te boty chciały tylko wypisować, to by było dobrze. Augsburg chce już wypisować, dobrze jest. Kolejny chce jakiś wypisać. Memmingen może, chcesz wypisować, nie chcesz. A Salzburg, ty już też masz duże koszty wojenne, też nie chcesz. Wenecja jeszcze nie wypisuje, to na pewno. Mamy tutaj jakiś, ale nie będziemy się dołączać. Jeżeli będzie chciał nas zaatakować jakimś oblężeniem, to się wtedy dołączy. I chcą nas zaatakować tutaj. Lecimy. Dobiegnę, nie dobiegnę, zaraz zobaczę. Teraz się jeszcze nie wypisują, bo jest większa bitwa. Bot ma minus 60 tików do tego, żeby się wypisować. Reviso, dołączamy do bitwy. Może uda nam się utrzymać to oblężenie. Utrzymaliśmy, ale i tak wypisujemy, bo już zajęliśmy główne forty weneckie. I czy mogę się poważyć, żeby jeszcze jedną prawkę wziąć? Nie, i to raczej nie będzie. Dobra. 3000 golda, o mój Boże. Ale to z Czechami i tak będzie na pół. Zgodzą się już na takiej ilości? Ciekawe, ile dostanę ja z tego pieniędzy. 99. Ottoman. Dobra, dostanę przeważającą ilość, ale kurde, 2300 golda od Wenecji i to jest... Wow. Po prostu wow. Za te pieniądze mogę stawiać manufaktury. Mimo, że te manufaktury już nie będą takie dochodowe jak te pierwsze, ale... I tak, dużo mi dadzą. Tutaj mogę w Damaszku postawić jedną manufakturę. W Gruzji mogę też jakąś postawić. No tak, Gruzja w sumie ma dobre tutaj jakieś manufaktury, więc od razu buduję. Grecja to raczej tak średnio. Na Krymie też. Postawię manufakturę jeszcze Macedonii i za te pieniądze zbuduję ten fort nieszczęsny, który umera jest tutaj i umera jest... Tak, w Trebinę postawię ten fort. I kolejny mógłbym w sumie Kosowie postawić, ale tego na razie nie zrobię. Niech tutaj fort będzie wybudowany ze strony europejskiej, żeby oni nie mieli za łatwo ze mną. Come on, come on. Dobra. Skorujemy. I dlaczego nie mogę tego skorować? Bo co? Bo misjonarz tam chodzi. To nie, nie chcę misjonarza, chcę nawrócić. Ja chcę skorować to. Okej. Dalej się bijemy z zakonem. Zakonem płonącej róży. Siena, czy chcesz wypisować? Powiedz, że tak. Nie chcesz, cholera jasna. Salzburg, ile golda na składałeś? 300. Średnio mi się chce za to bić, więc White Peace. Dobra, i niech Czech się teraz pomęczy i trochę posiedżuje. W sumie dostał 300 golda za darmo. Wojsko niech mi już wraca do domu. Nie, po prostu tak się cieszę, 3000 golda dostać za darmo. Ja nawet na wojnę tyle tych pieniędzy nie wydałem, a dostałem 3000. To jest duży boost. Zaraz zobaczycie, jaki będzie przychód naszego państwa w momencie... Tu mam 112 i zarabiam 15 na miesiąc, ale zobaczycie, jak to wszystko ruszy w momencie, kiedy te manufaktury zostaną wbudowane. To będzie taki duży szok. Będzie naprawdę duży pieniądz. Oni czują we mnie pieniądz. Dobra, kolejne jakieś budynki, jakieś mniejsze tym razem? Może coś z jakiejś zbrojownie? W sumie kilka zbrojowni wypadałoby postawić. Ale te zbrojownie... O, tutaj jest jakaś? Więcej dostanę manpowera? No i mimo wszystko tutaj na terenie Azji mniejszej trzeba to budować. Natural Scientist umarł. Inflację mamy jakoś, mamy 2,8. Missionary Strange. W sumie go wykupię, to tam... Ponawracam, co zostało.
Wojska trzeba jeszcze rozłożyć. Mamy jeszcze gdzieś jakieś oddziały, czy nie? Tutaj wszystko jest pozabierane. Dobra, i ten tutaj niech sobie pójdzie, ten już może zawrócić powoli. W sumie tutaj niech idzie do Azji Mniejszej. Czy przeszedł na Kaukaz? Misjonarz? Nie, już technologię trzeba dobić. Chciałbym bić to z chęcią, tak, ale nie, technologia jest ważniejsza. W sumie i tak już nabiłem w influence te ważniejsze idee, teraz zostało na zakończenie Unjustified Demands minus 50%. Więc to jest jeszcze fajna idea, ale to już na zakończenie, tak jakby. Okej. Co to jest? 50 prestiżu albo stabilność. Oczywiście, że stabilność. Pokorowane prowincje do nawracania, chłopy. Już jest 99% poskora. Dobra. Pieniądze jeszcze od zakonu. 600 golda dostanę. Ile tego? 580. Świetny. Dzięki, Rodos. Właśnie postawiłeś mi cholerą manufakturę. Ta manufaktura będzie mi o tobie przypominać. W sumie tyle, co mi nakradłeś pieniędzy, to jest... Z dwie manufaktury można byłoby postawić. I tą manufakturę w sumie postawię... Tutaj, niech się buduje. No i co? Słuchajcie, dziękuję wam, że oglądaliście ten odcinek i... Okej, dobra. Trzeba teraz zacząć to korować. Rodos. Problemy administracyjne, land maintenance, nieciekawie, 10 lat, droższe wojsko. Buntownicy. Greccy. No tak, Greccy, bo tutaj podbiliśmy od Wenecji te prowincje, więc nie dziwne, że się będą buntować. Wrzucę tutaj jakieś wojsko. Na Rodosie jest fort. No, na razie ten fort może sobie stać. I zaraz Malta powinna dostać się pod kontrolę Ioannitów z eventu. Zazwyczaj tak jest. Azerbejdżan. Słuchajcie, są manufaktury i ile teraz zarabiamy? 120... No, 15 golda więcej, elegancko. Z tej prowincji przynoszą, patrzcie, 5 golda z tej samej prowincji zarabiam. Z tej 4 golda, no świetnie. Świetnie, świetnie. Jeszcze mogę gdzieś manufaktury budować. Tutaj w Aleppo teraz. Nie w Aleppo, a w Antiochii zbuduję manufakturę. Dobra. Słuchajcie, to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się.